witajcie. Kontynuuję tutaj walkę z trollem w Ultimate Underworld. Ale spudło. Jaki zużyt... Aż... Jak mogło się zużyć? Kurde, znowu! Nie udało mi się... Oj! Oż... To jest super irytujące, naprawdę. Oberwiesz za to. Opuściłem różdżkę. Gin już. Gin. Daj mi 12 poziom doświadczenia. Ileż możesz ciosów wytrzymać? Wow! To był mocny cios z jego strony. O! Teraz ty oberwałeś sobie mnie. Ach! No nie. Mam nadzieję, że to ostatni troll na tym poziomie. O, szlak nie trafia. Chyba zaraz... Zrobię tak. Nara. W końcu... Mag się zezłościł i... 10 uniesiesz? Nie. 5 uniesiesz? Może mi się przydać. Gdy będę chciała naprawić tą macę, to trzeba będzie zapłacić Szakowi nie wiem ile. Miałeś 26, nie 27. I idziemy dalej. To już nie powinno być żadnych troli. Mam nadzieję, bo już tak dobrze tej gry nie pamiętam, żeby każdego przeciwnika znać, gdzie jest. Tu jest jakiś spadek. Nie podoba mi się to. Jednak mam przeczucie, że tu jeszcze jest troll. Ach, katastrofa. O nie, no nie. Nie przejdziesz. O nie, jak ja mam z tobą walczyć teraz, skoro... To nie przeleci przez to, przez bramę. Czy przeleciało? Nie wiem. O, rany, rany, ludzie. To straszne. Ileż można z tymi trollami? Gdyby chociaż było miejsce, to bym spokojnie ukrócić parę razy tą czar, albo z różdżki jakiejś skorzystać. A może no oberwał, to, bo jest już żółty. Ooo! Ból. To bolało na pewno. Ale nie, no jest już żółty, więc spoko. Jakoś pójdzie. I nawet obrywa. O! Dobrze. Teraz nie dało się. A teraz z góry. Dla odmiany. O! To było dobre. Zawsze zapominam, że... O kurczę, ale jaja. I mam mięso. Świetnie. Ale niestety jak zwykle nie mogę unieść. A co za książka w ogóle jest? Nie miałem pojęcia... To jest ważne, ale... Co mi tak ciąży? Te ryby cholerne. A, moment, to jest już w ogóle nieprzydatne. Przepis na gulasz. To nie wiem, co to jest... Jakieś kartki... Napiszę, że tu zostawiłem kartki jakieś tam. Nie takim znaczkiem. Jakieś kartki.
Żeby nie było potem, że przypadkiem coś... No. Ile zostało strzałów z kwasu? 4. A to może jeżeli się nie uda strzelić, to się zaoszczędza strzałość. To nie wiem. To już chyba mi nie będzie potrzebne. Więc też to zostawiam tutaj. A z tego nie będę korzystał też. Dlaczego to nic nie waży? Nic mi to nie daje. Dobra, ale chyba powinienem już to mięso... Mieć, więc tak zostaje tutaj jeszcze lockpick, w razie czego napiszę. Oraz co tu jeszcze co tam rzuciłem? Nici. Okej. Okay. Mięsko moje, tak jest. Dla gula. Teraz już tutaj powinno być czysto. I to to moja nagroda, topór, który mi jest zupełnie niepotrzebny. Jak tu była maca, to było coś. Może jest jeszcze gdzieś dalej. Jeszcze jedne drzwi? Jeżeli tam jest troll, to nie wiem co. Nie, nie ma chyba trolla. Jest maca, czy mi się wydaje? Jest maca! Jest maca w świetnym stanie. Super! Więc tak. Gdzie ja te wszystkie rzeczy już wyrzuciłem? A, to w poprzednim pomieszczeniu zrobiłem. Tutaj. To też. Dostałem tu macę w takim razie. Maca. Okej. Okay. Czyli bardzo opłacało się tutaj wejść jednak. Więc tak, mam macę. W świetnym stanie. Oraz coś tutaj ciekawego jeszcze jest. Różdżka jakaś, której oczywiście nie uniosę. Dobra, zobaczę najpierw co ta różdżka, albo najpierw zobaczę co to jest. Powiedz, że wiesz. O, a heal, okej, okay, może być. A jak tam twoje zdrowie? Dobra, użyję tego Lester Heal, żeby nie było teraz... Które to było? To. Okej. Okay. Oraz... No. A. Różdżka. O ja! To jest to. Różdżka identyfikacji. 11 użyć. Genialnie. To mi się przyda. Różdżka chociaż właściwie może... Dobra, teraz tego poużywam w końcu. Mam duże lore. Niedługo będę miał też na maksa być może. Więc trzeba trochę rzeczy poidentyfikować. Na przykład to. Co to jest? Heal. Czego jeszcze nie wiem. Tu jest... Nie wiadomo co to jest. Cure Poison może być. To też nie wiadomo co to jest. Lesser Heal... Ach, kiepsko. To wiem, tego nie wiem. Magic Arrow? Ach, słabe. Tego nie wiem co to jest. Night Vision? A po cholerę mi to teraz. Wywalać to. Albo użyję sobie, czemu nie. Tak wygląda Night Vision. Także, żeby zademonstrować. Oczywiście wszystkie te rzeczy, które są w różdżkach zaklęte, albo w kartkach, albo w napojach, mogę rzucić za pomocą czaru po prostu. Run. Więc tak samo też identyfikacja. Tylko nie pamiętam, jaki to jest kombinacja run, ale potem się dowiem, bo trzeba będzie tego używać na pewno. Dobra, to mogę już schować. Zrobimy sobie porządek. Świetnie. Czyli ten obszar tutaj mam już odkryty. Mogę... Tutaj były te rzeczy wywalone przeze mnie. A jeszcze najpierw, że tutaj jest dużo złota. Dużo złota. Bo tam jest dużo złota. Okej. Okay. No to teraz się zastanawiam iść.
Wiem, mam pomysł. Bo tutaj w okolicy jest... dobra, to już jest hala, tamto nie. Albo nie, właśnie mogę tutaj iść. Ale to już w następnej części. Bo teraz nie zdążę. Tam jest ten rycerz, który czeka, nie pan Roderick, czy jakoś tak. I z nimi jest bardzo ciężka walka, więc... Ale na szczęście on jest w takim miejscu, że można go omijać spokojnie przez jakiś czas. Do zobaczenia w kolejnej części, zagrałem w Ultima Underworld.